Agnieszka Holland. Reżyser, scenarzystka, aktorka. Absolwentka słynnej praskiej szkoły filmowej FAMU. W latach 70. współpracowała z Krzysztofem Zanussim i Andrzejem Wajdą. Za debiut Aktorzy Prowincjonalni otrzymała nagrodę na festiwalu w Cannes. Od 1981 roku pracuje na Zachodzie, początkowo w Niemczech i we Francji, a od lat 90. w Stanach Zjednoczonych. To, co mnie skłoniło do tego, żeby filmem się zająć, to, że jak mi się wtedy wydawało, film był takim najdynamiczniejszą ze sztuk, gdzie co i rusz się otwierały jakieś nowe przestrzenie i tematyczne, i stylistyczne, i filozoficzne, i tak mi się wydawało, że to jest właśnie taki wehikuł sztuki, która syntetyzuje różne moje zainteresowania, czy tam ewentualne talenta. Wolni! Pierwszy film, który zrobiłam za granicami, zajęło mi to parę lat, się nazywał Gorzkie żniwa. I ten bardzo skromny film, bardzo mały film, odniósł po wielu tam perypetiach duży sukces i dostał nominację do Oscara obcojęzycznego. No i to była taka moja jak gdyby przepustka do Hollywoodu, no bo takie rzeczy się zauważa. I zrobiłam Europę pod koniec. Na początku lat 90. ten film wyszedł. No i po tym filmie się posypały się propozycje różne. Hollywood właściwie mnie jakby wezwało, tak. Wszystkie jej filmy, nawet hollywoodzkie, mają rys jej osobowości, dotyczą tematów, które ją obchodzą i to widać od razu. Tomczyk jest artystką niezwykłą. To jest ktoś, kto osiągnął jeden z największych możliwych sukcesów na świecie. It isn't finished. It's good. She's a great visual director and certainly loves actors. And she's definitely pushed both Ed and me to be better, try other things, and she will not leave a scene behind if she's not happy. You will know if she's not happy. I mean, I love Agnieszka dearly and also have a great respect for her as a director. You know, she really is pretty fearless and she really knows what she's doing. I was just so happy to see you. And I'm sorry. You know, I don't always know how to... Please accept my apologies. Also very educated about film, very serious about film, know a lot about it, would want to push barriers, not to be run-of-the-mill, and not afraid to fail, brave. Isabel. Nie wiedziałam, że przyjedziesz. Gdzie usta ciemności? Matka? Jest na polu u Vitali. Working with her was a wonderful experience, and I'm still a huge fan of her work. They have forced silence upon us. But that silence is going to speak for our brothers and sisters in prison. She's very unique, like most, you know, I believe the people's quality is their uniqueness. And that's probably part of their talent. And she's like that. I mean, she's very personal. She's not trying to copy directors. She's not trying to copy a movie. She's got her own personality, and that's what I want to see from a director, but from people in general. Filmy telewizyjne i kinowe Agnieszki Holland były wielokrotnie nagradzane na festiwalach międzynarodowych. Była dwukrotnie nominowana do Oscara. W 1985 roku w kategorii najlepszy film obcojęzyczny za Gorzkie żniwa oraz w 1991 roku w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany za Europa, Europa. W jej filmach występowała czołówka polskich i światowych aktorów.